Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Nowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. Dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Zawiercie i mamy sytuację nadzwyczajną, bo jest korek. Dokładnie. Po prostu korek. Łazy Ewa ma problem. Jeśli mi przyjedzie na tory boczne, to podam ci wyjazd do Zawiercia. Okej, czekam. 14.137, zatwierdzamy godzinę odjazdu. Pojedzie Pendolino 14.39. Jest bot, ale no na razie, jak widzicie, mamy tutaj wszystko dosłownie pozajmowane. Tutaj nam wjeżdża pociąg 441063, też jedzie na łazę Ewa. Nie mam już zbytnio nawet toru, żeby go wpuścić, chociaż w sumie mam tu jeszcze jeden, no dobrze. 244061 wjedzie. 244061, zgłoście do Zawiercia. Zgłaszam się. Damy radę tak trochę żwawiej wjeżdżać na bocznicze? Damy. Wjeżdżamy na stację. Przy tym była górka i on się poślizgnął i nie chciał przyjąć. Przyjąłem, dziękuję. Tomek, dzięki, hej! Siemka, siemanderka. Jakoś przez ten korek przejechałem. No, widzę właśnie. O, cześć Ant. Siema, siema. Czyli 2.9 na górę wodowską. Chyba do 14.137 będzie wjazd. W sumie to on tu już jest u mnie, no. Jedź tym towarem, no. Cześć, 29.032, przejazd przez Zawiercie podany.
No ciekawie. To 38, zaraz podam wyjazd. Do opóźnionego 146. Dzień dobry, 73, 135, w prawo oczności. Tak dobrze. Przyjąłem, dziękuję. Antek. No co? To ci ostatnio mówiłem, że mi znikły te powiadomienia o długości i czasie. To musiało być jakieś chwilowe, bo mam to z powrotem już. Takie dobowe tak? Niedomaganie, no. Aha, no to widzisz. 29.032. Dzięki ci za sprawny przelot. 14.39. 14.39. Przelot przez zawiercie podany. Będziemy wykonywać jazdy po trapezie i wyjazd będzie wyjątkowo na tor numer 3. Cztery, cztery, sześć, zero, cztery, dwa do Myszkowa. Cztery, cztery, sześć, zero, 40, przelot przez zawiercie zaraz będzie podany. Tak. Cztery, cztery, jeden, zero, 63. Właśnie towarek tutaj już stoi i już osobówki nie przyjmiemy. Cztery, cztery, dwa, zero, 41. Informacja, pociąg 244061, nie ma podanego wyjazdu. To jest wyjazd na Pendolino, który przejeżdża pomiędzy wami. Cztery, 141, PH. Peron, drugi tor, pierwszy.
Dobrze. 4. 4, 6, 0, 40. Okay. Okej, sobie tak zrobimy. N przejechał. To tu mi stoi towar. Czterdzieści siedemdziesiąt, chwilę poczekamy, muszę dzwonić. Tutor pierwszy. Zaraz w przeciągu 5 minut, może mniej, podam wyjazdowy do Zawiercia. Bazę ŁA 46 40 40, co z przelotem do Zawiercia? 4238. No już ciśnie. Tylko nie zauważyłem, czy jesteś. 3000 ton na haku, to nie chciałbym się znowu rozpędzać. Dzięki. Cztery, dwa, 138, wjazd do Zawiercia podany. Dzięki. Po prostu wszystko po opóźnione po godzinie. Tu się dzisiaj dzieje, nawet nie ma czasu, żeby na pociąg się popatrzeć, co jedzie. Cztery, sześć, cztery, zero, 40. 4, 4, 6. Cztery, sześć, cztery, zero, 40. Wjazd ma przejazd przez przez tory odkładcze, już na tor czwarty do Zawiercia. Dzięki. Dwa, 4, 143, przejazd przez Górę Wodowską podany dalej jest, więc nie wiem, jak się od Zawiercia opuszczać. Sześćdziesiąt dwa do Góry Wodowskiej. Jest na bok i co nie puszczać od Zawiercia. Tam się korek zrobił, jak jest jakiś kury. Zaraz posprawdzę na panelu. Jak nie, to cię od razu wypuszczę. Przyjąłem, czyli wjazd na bok, tak? Bo przerwa.
Tak, wjazd na bok. Muszę posprawdzać mapkę, czy tam nie ma jakiegoś kuriera za tobą. Wiesz, o co chodzi. Tak, wydaje mi się, że nie, ale... Ale przyjąłem. Do Łaz będzie można wyjazd? 4690, czekamy aż w Łazach Ała zwolni się tutaj od... na razie. Okej, okay, czekam. 4640 będzie przewodniczący. Cztery, sześć, cztery, zero, 40, tak będzie przelot, nawet już świeci przez Zawiercie. Okej, okay, dziękuję, przyjąłem. Czterdzieści, 40, 90, czy będzie przelot? A gdzie ty jesteś? Na 3 minuty w Łazach. Czterdzieści, ja ci nie widzę u mnie, ale prawdopodobnie tak. Za chwileczkę. 7 kilometrów w Łazach. Wszystko na spokojnie. Przyjąłem, dzięki. No możliwe, że będę oczekiwał przed wjazdowym, bo staramy się doprowadzić wszystko do ładu. Ale no myślę, że uda się coś się zdać. Jasne, jasne, nie ma problemu. Spokojnie, panowie. Nie ma co się śpieszyć. Sześć, dwa, 90, 32 za tobą jednak idzie kurier, więc bok. Chciałem podać do terenu, dopiero wyskoczył. No cóż, nie ma co, wpuszczamy tego towara tutaj i... 6.90.32, jednak bok stołu za tobą jedzie kurier. Chciałem ustawić ci przelot, ale dopiero zauważyłem, że ustawił. Dobrze, przyjąłem 6.90.32. Dobrze, 4420 41 miał planowo 26, a 244061 planowo 36. Okej. Czyli który to w końcu 4-4-2? Czterdzieści, 190 na semafor.
49. Yo. No widzicie, drodzy Państwo, dzisiaj się nieźle dzieje, ale resztę zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.